W dzisiejszym odcinku serii Zanim byli sławni opowiem wam o Pawle Domagała. To ta noc, to ona płacze. Mych kłamstw, proszę ujrzyj we mnie. Wiesz jak jest, o jak jest fajnie to jest dobrze, a jak jest niefajnie to jest niedobrze. Tutaj pracujesz, pieniądze zarabiasz, jest fajnie, domuś. Hej, hej, tutaj coś ci się noga podwinie już. Jeśli chcesz więcej takich filmów, zostaw łapkę w górę, komentarz i nie zapomnij o subskrybowaniu mojego kanału. A teraz bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Paweł Domagała urodził się 19 stycznia 1984 roku we Wrocławiu. Jest absolwentem 6 liceum imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. A w 2007 roku ukończył studia na Akademii Teatralnej w Warszawie. Na deskach teatru stanął jeszcze podczas nauki w liceum. Zagrał jedną ze swoich pierwszych ról, postać Ignasia w spektaklu Transatlantyk. W 2009 roku wraz z Igorem Przybindowskim, Wojciechem Królem oraz Fryderykiem Młynarskim założył zespół muzyczny Ginger. To jeden z najciekawszych aktorów młodego pokolenia. Grał w takich serialach jak Prawo Agaty, Ojciec Mateusz, Hotel 52 czy Świat według Kiepskich. Główną rolę grał w serialu komediowym O mnie się nie martw. Dwie córki, jedna moja, druga nie. Domagała zagrał też w komedii Wkręceni. Niektórzy go okrzyknęli odkryciem aktorskim 2014 roku, zwłaszcza jeśli chodzi o role komediowe. W kwietniu 2016 roku ukazał się jego solowy singiel Jestem tego wart, do którego zrealizował teledysk. Już widzę, że nie ma dla nas szans. Najnowszym jego singlem jest utwór Weź nie pytaj. Weź nie pytaj, weź się przytuł, weź tu ze mną, weź tu. Sława Pawła rośnie z dnia na dzień, co może świadczyć, że na Instagramie śledzi go ponad 50 tysięcy osób. Jego żoną jest aktorka Zuzanna Grabowska, córka aktora Andrzeja Grabowskiego, mają córkę Hanię.